Wyskoczył Arłukowicz z budką, z projektem kolejnej przebudowy służby zdrowia. Nie robiąc równocześnie nic bieżąco, czyli znowu spotkaliśmy się z czymś takim, że jeżeli na nas zagłosujecie, to być może to dostaniecie. Tak, ale ja już nawet tego nie umiem komentować, więc nie wiem, czy są dobre, czy złe pomysły. Ja wierzę, że ludzie mają dużo do powiedzenia i że mnie nie interesują, mniej mnie interesują. Taki to, że ktoś im to po prostu, że to jest taka polityka, która no jest na takim wymianą. Ja nie umiem tego ocenić. Myślę, że takie polityki powinny być tworzone właśnie oddolnie w ten sposób i gdyby Arłukowicz i wszyscy oni powiedzieli dobrze, to teraz mamy miesiąc czy dwa na to, żeby pogadać z różnymi środowiskami, ludźmi, chociaż się bardzo dużo dzieje i próbowali dojść do tego i nie mieli po prostu czegoś, co jest jakby w tej grze o wyborców jest fantem. To znaczy, jak wy na nas zagłosujemy, to my wam tam damy. Znaczy, polityka zredukowana do kontraktu, no to już od wielu lat, chyba najlepiej Ortega o tym pisał, że to, że zawsze będziesz domagał się więcej i że ludzie właśnie o polityce myślą. I to PiS rzeczywiście zrobił. To znaczy, zradykalizował ten pogląd, że mój głos jest czymś, co możecie kupić. Bo jak ja mówię, to ja to na pewno dowiozę. I moim zdaniem w tej chwili to jest znacznie trudniej, bo ta giełda, w którym politykę wygrywają ci, którzy mówią ludziom rzeczy, które chcą usłyszeć, a nie te, które powinni usłyszeć. Nam poza momentem konstytucyjnym jest potrzebny niestety moment churchillowski. To znaczy moment pod tytułem obiecuję wam krew, pot i łzy. Bo to jest coś naprawdę, łatwo to już było. Przecież to wszystko, o czym tutaj rozmawiamy, to jest pierwsze pokolenie, które będzie miało gorzej. I to jest taki wybór, więc ja bym czekał na jakiś albo przywódców, albo procesy tak wiarygodne, że ludzie mówią, na to żeśmy się umówili. Nie też, że ty mi to obiecałeś, bo nie ma takiego przywódcy, ale kogoś to będzie wiarygodnym, jakby to powiedzieć, wiarygodnym notariuszem takiej umowy, którą zawieramy ze sobą. No w wielu dziedzinach jest tak, że to nie jest w ogóle sprawa z rządem. To czy palisz oponami, czy nie. No można, to są rzeczy, na które my się musimy umówić jakoś, że tak będzie. Solidarność międzypokoleniowa. Ja już jestem w takim wieku, że będę musiał pewnie podlegać. To jest okej, ale to stare domniemanie, że nasze dzieci zapłacą za naszą opiekę, nie miejmy złudzeń. Dawniej trzymał ich system podatkowy. W tej chwili już wymyślili tyle tych różnych walut, że przypuszczenie, że zmusisz młodzież, której jest za mało, bo mieliśmy, wiadomo, ten problem, nazwijmy to piramidy demograficznej, to już tak nie będzie działać. Także przed nami jest bardzo dużo rzeczy, musimy się nauczyć tego syntaksu, tej gramatyki zawierania umów, której stroną wcale nie jest już rząd. No i to muszą być umowy, które są umowami trwałymi. Trwałymi, tak. Naprawdę wielopokoleniowymi. Dokładnie. Nie możemy sobie pozwolić na to, że z dnia na dzień zlikwidujemy OFE i tak naprawdę umówiliśmy się na coś kilka czy kilkanaście lat temu i tak naprawdę ta umowa zostaje wyrzucona do kosza, a państwo jest chyba właśnie do tego, żeby pilnować realizacji umowy, a nie ją łamać. No pewnie tak, do kosza, bo to jest też ważne pytanie. Nie tylko o formę demokracji, ale o w ogóle rolę państwa. Tak.